Uratował zabytkowy XVI-wieczny parafialny kościół w Kościelniku, ratuje wieżę jeszcze starszego obiektu sakralnego w parafii i wie, że jeszcze wiele do zrobienia. I robi to wszystko, jak mówi, z pomocą ludzi i Boga. Ksiądz Czesław Misiewicz, proboszcz parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku, dostał złotą odznakę za opiekę nad zabytkami nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W kościele parafialnym odbyła się msza święta dziękczynna za przeprowadzane remonty kościołów w parafii Kościelnik. Cieszę się bardzo, że takiej chwili żeśmy doczekali, że możemy dzisiaj w mszy świętej podziękować Panu Bogu i ludziom za otrzymane dotacje, za tyle ludzkich pomysłów, pracy, za także wkład własny naszych parafian. Patrząc w stronę wykonawcy, moi drodzy, bo żadna dawówka nie zleciała, to był egzamin wspaniały, kiedy wielu księży się skarżyło i nie mając do kogo się udać, bo albo firma gdzieś się rozpadła i straty były straszne, bo tej wichurze na Bałnicy u nas pani jedna dawówka. Wieża, kapitalny remont i dach w dwóch etapach na kościele parafialnym. Z pięknymi lukarnami, z dotacją od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak widzimy tę tablicę, z dotacją także od MSWiA Fundusz Kościelny, z dotacją od Polskiej Miedzi, dotacją od marszałka Semiku Wojewódzkiego Cezarego Przybylskiego, który dzisiaj będzie gościł wśród nas, i także wkład własny naszych parafian. Tutaj. 161 etap wraz z wieżą, a drugi etap 74 tysiące. Drugi etap dachu już bez wieży, druga połowa dachu. Drugi obiekt sakralny w Kościelniku, jednak w ruinie, przeszedł pod opiekę parafii dość niedawno i od razu ksiądz zabrał się za ratowanie tego zabytku. Bardzo cenny obiekt, który też mi nie spędzą sen z oczu, chociaż był własnością Skarbu Państwa do 2016 roku, po czym modlitwa, starania, prośby, szukanie, rozczytywanie wszystkiego, całej sprawy sprawiły to pokrótce, że zaczęliśmy remont od wieży. Bo wieża była, już by w tym chwili po tej nawałnicy Grzegorz już by leżała na ziemi i wtedy byłoby trudne odtworzenie, a tak można było je otworzyć o wiele łatwiej, jeszcze rozbierając poszczególne elementy. Także wieża jest też zakładany, mamy dwa etapy. Jeden etap żeśmy wykonali, drugi etap będzie tam gdzieś w 20-30% tylko, ale powiedzieć, że cała konstrukcja jest w 100% wymieniona drewniana. Od samej powały sięgającej murów, no i już zwieńczenie od góry, łupkiem pokryte. Drugi etap właśnie sięgnie tam dalszego etapu krycia łupkiem i będzie wieża. Ale aby zabytek wyremontować do końca, potrzeba kolejnych wielkich pieniędzy. Działania księdza doceniają włodarze lokalni i wojewódzcy i wspierają finansowo. Większość zabytków, które znajdują się na terenie gminy, to są zabytki sakralne, to są przede wszystkim kościoły. No ja jestem w takiej niezręcznej sytuacji, ponieważ mam 3 dekanaty na jednej gminie i muszę, prawda, jakoś te pieniądze dzielić. Staramy się pomagać tym poszczególnym parafiom, poszczególnym księżom, poszczególnym kościołom, żeby jakoś to zadbać o to, żeby to nie ulegało dalszej degradacji. No i tutaj na wyróżnienie właśnie, nie wszyscy się starają jednakowo, ale ksiądz tutaj Misiewicz, Czesław Misiewicz, proboszcz parafii w Kościelniku, potrafi się starać i takim trzeba po prostu nawet pomagać ze zdwojoną siłą, ponieważ pozyskanie około 130 tysięcy w jednym roku na ratowanie kościoła, na wykonanie nowego pokrycia dachowego i wieży, no to jest po prostu sukces. To dzisiaj nie jest tak łatwo. W związku z tym my jako gmina zauważyliśmy to i ja w tym roku w projekcie budżetu zaplanowałem 30 tysięcy, żeby wspomóc. Dolny Śląsk to jest region, gdzie jest najwięcej zabytków, najwięcej obiektów zabytkowych w Polsce. Stąd też potrzeby są ogromne. Oprócz tego, że właściciele zabytków mogą ubiegać się o dofinansowanie u ministra kultury i dziedzictwa narodowego w swoich samorządach, czy to gminnych, czy powiatowych. U nas został stworzony fundusz tegoroczny, przyszłoroczny i na pewno przez jeszcze lata będzie utrzymywany, ponieważ gdyby zapotrzebowanie na remont, renowację zabytków jest ogromne. Nieocenieni w dziele rewitalizacji zabytków są też parafianie. Parafianie oczywiście wspierają proboszcza we wszystkim. Ja tylko naciskam klawisze i odzywają się dobrzy ludzie,
pomocni ludzie, rozumiejący, bo nasze starania tutaj czynimy już od 2005 roku, kiedy to przyszedłem jako proboszcz mianowany przez biskupa. I oby kolejni ludzie, instytucje, firmy i samorządy nie zawodziły, bo tylko tak zabytki można uratować.